Szczęść Boże, Piotr Krupa. Zapraszam na Polski Punkt Widzenia. Zaproszenie do naszego programu przyjął dziś pan Adam Abramowicz, rzecznik małych i średnich przedsiębiorców. Szczęść Boże, witam serdecznie. Szczęść Boże. 1 stycznia weszły w życie nowe przepisy wprowadzające mały ZUS, a do 8 stycznia mali przedsiębiorcy, którzy mogą z tego skorzystać, mają się zgłosić. Co z tym problemem? No, jest bardzo krótki czas na zgłoszenie, i konsekwencje są bardzo. Takie duże, ponieważ jeżeli ktoś nie zdąży, bo na przykład nie wie o tym, a bardzo dużo tych małych przedsiębiorców zapracowanych, zabieganych nie wie o, to, o takim terminie, to będzie mógł skorzystać z Małego ZUS-u dopiero za rok, czyli w 2020 roku. Straci cały rok możliwości płacenia niższej składki, a co za tym idzie lepszego rozwoju i łatwiejszego prowadzenia działalności gospodarczej. Bo kto może skorzystać z Małego ZUS-u? To jest taki wyłom w dość szczelnej ścianie od lat funkcjonującej zasady w polskiej gospodarce, że ZUS dla przedsiębiorcy musi być ryczałtowy. Czyli obojętne, czy zarobił, czy nie zarobił, czy ma pieniądze na składkę, czy nie ma zapłacić, stałą składkę. Przypomnę, że ona w tym roku już jest powyżej 1300 zł, razem ze zdrowotnym. W związku z tym, no, dla małego przedsiębiorcy jest to bardzo duża kwota. Długo trwały dyskusje na ten temat, bo tak jak mówię ściana była twarda, no ale Prawo i Sprawiedliwość wprowadziło do swojego programu, że będzie, będą ułatwienia dla tych najmniejszych przedsiębiorców. No i o tym sam premier Morawiecki. I, tak, to jest jeden z filarów piątki Morawieckiego, ten właśnie ta ustawa. No i ona zakłada ulżenie tym już takim małym przedsiębiorcom, no, głównie jednoosobowym, ponieważ odnosi się do przychodu. Żeby nie mylić, nie do dochodu przedsiębiorcy, tylko do przychodu przedsiębiorcy. I zakłada, że y, ci przedsiębiorcy, którzy w ciągu roku poprzedniego, czyli 2018 mieli obrót, obrót nie większy niż 30-krotność najniższego wynagrodzenia, to jest około 62 tysiące złotych, miesięcznie około średnio 5 tysięcy i prowadzili działalność przynajmniej 60 dni, będą mogli w następnym roku, czyli właśnie w 2019 płacić składkę proporcjonalną do tego swojego przychodu. I, i im niż ten przychód miesięczny, tym większa ulga. I to jest no, nawet tam do, w, w, około 600 zł w tym maksymalnym takim wymiarze. W związku z tym no dla kogoś kto dzisiaj musiał płacić taką składkę, na którą no, w zasadzie nie było go stać, jest to ogromna ogromna pomoc. Jaka liczba? Ile osób może skorzystać z tego rozwiązania? Szacunki mówią o 200 tysiącach tych małych firm, plus te firmy, które zachęcone takim rozwiązaniem, a dzisiaj, które nie są w stanie zapłacić tej składki, są w szarej strefie, mogą z tej szarej strefy wyjść. To jest też tak jakby zachęta do tego, żeby prowadzić działalność gospodarczą legalnie i Polacy, jak się zwracają do rzecznika, przedsiębiorcy mówią, no oni chcą płacić te należności państwu, bo oni rozumieją, że państwo musi funkcjonować, przecież też korzystają z dróg, z samochodów, z, 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 ze szkół, ze szpitali. Tylko mówią, no ale. Nie może państwo od nas wymagać zapłacenia składki, którą nie jesteśmy w stanie zarobić. No i ta ustawa jest takim pierwszym krokiem do tego, żeby zmienić tą filozofię i dać, dopasować składkę do możliwości przedsiębiorcy. Bo tych rozwiązań wspierających tych małych przedsiębiorców, też rozpoczynających swoją działalność, jest kilka, bo, bo jest. Tak, bo, ale głównie one się zawsze koncentrowały na tych, co zaczynają. Mhm. Jest ten takie dwa lata obniżonej składki Zusowskiej dla tych, co zaczynają i w tym roku jeszcze wprowadzono tak zwany pas startowy, czyli ktoś, kto rozpoczyna działalność gospodarczą przez pół roku w ogóle nie musi płacić żadnych składek na ZUS i to jest bardzo dobrze, bo można się zorientować, czy się trafiło, czy się nie trafiło, czy ten mały biznes wychodzi, czy nie wychodzi, no ale to wszystko było zawsze kierowane do tych, co zaczynają działalność gospodarczą, a dane statystyczne pokazują, że po tych dwóch latach bardzo wiele firm się zamyka nawet porównywalnie tyle samo, co się otwiera. W związku z tym no, też państwo nasze nie, nie ma żadnego interesu, żeby no, kogoś zachęcać do prowadzenia działalności gospodarczej, no, a następnie po dwóch latach, kiedy ta składka rośnie lawinowo o 100%, no, ktoś tą działalność zamykał. Kiedyś jeszcze, jak, kiedy byłem posłem, to przyszła do mnie pani, która yy, drebiała do rodziny, rodzina czworo dzieci, mąż pracował na etacie, a ona mieszkali na, Wsi i ona była krawcową i mówi, panie pośle, dopóki miałam te dwa lata obniżonej składki, to ja sobie szyłam. Normalnie płaciłam podatki, yy, dorabiałam do budżetu rodzinnego, no i wszystko było dobrze. Ale teraz, jak mi się ten okres minął i mam zapłacić pełną składkę, wtedy to było chyba 1250 zł, no to ja przecież na to nie wyrobię tym szyciem. No to co ja mam zrobić? I mówi, ale przecież ja chcę płacić, ja chcę być uczciwym człowiekiem. No i właśnie, między innymi, teraz rozmawiamy o tym, żeby takim Właśnie uczciwym Polakom umożliwić płacenie składki takiej, która jest możliwa, bo, bo tyle mogą zarobić. Oczywiście to jest tylko początek drogi, ponieważ ta ustawa do, odnosi się do, do, do przychodu. Na przychodzą przedsiębiorcy też mali, na przykład handlowcy, gdzie do obrotu wchodzi także towar który się kupuje gdzieś tam, jacyś mechanicy, którzy też olej kupują do wymiany, no to już wtedy ten obrót rośnie i mówią, no ale co z naszym dochodem, jak my, nasz dochód nie pozwala na zapłacenie tak wysokiej składki. I ja będę w tym roku inicjował taką dyskusję na temat tego, co zrobić właśnie z takimi małymi firmami. Mamy już tych najmniejszych, tych, co to jest do przychodu, no ale teraz musimy porozmawiać o dochodzie. W różnych państwach różne stosuje się metody. Na przykład w Wielkiej Brytanii te składki są mierzone od dochodu i są bardzo niskie. Na przykład do 2800 zł dochodu przy przeliczeniu z funtów składka wynosi. Może nie będę mówił, bo się zdenerwują nasi słuchacze, no ale powiem, no, bo pewnie też mają swoich znajomych w Wielkiej Brytanii. 60 zł. 60 zł. 2800 zł. dochodu, więc no, no każdy taką składkę jest w stanie zapłacić. Od 2800 dochodu do 8000 jest 320 zł. No i, a od powyżej 8 tysięcy jest ta 320 zł plus 2% od każdej z, y, zarobionej złotówki. No ale jak y, ja rozmawiałem już wcześniej z y, różnymi politykami, no mówią, Wielka Brytania, bogaty kraj, Polski, na to nie stać. No to ja mówię, no to popatrzmy na sąsiadów: Niemcy, y, najbardziej rozwinięta gospodarka europejska, jedna z y, bardziej w świecie. W Niemczech, panie redaktorze. Też pan się teraz zdziwi. Ja się zdziwiłem w momencie, kiedy do mojego zespołu, który prowadziłem w SEMIE, przyjechała delegacja niemieckich przedsiębiorców. Ja prowadziłem wtedy ten zespół na temat ZUS-u właśnie ryczałtowego i oni w żaden sposób nie mogli zrozumieć, jak można żądać od kogoś zapłacenia składki, jeżeli on na nią nie zarobił. No, i w Niemczech jest dobrowolność płacenia składki, składek na ubezpieczenia społeczne, ale tylko dla przedsiębiorców. Przedsiębiorca, który zatrudnia pracowników, no bo za pracowników jest obowiązek, musi. I to jest zrozumiałe, yy, ale jak, yy, jeśli chodzi o siebie samego, to ma dobrowolność. Jeśli chce i może, płaci i ma emeryturę, jeśli nie chce i nie może, nie płaci. No po prostu nie ma emerytury musi w państwowej, musi o nią sobie sam zadbać. I to jest system, moim zdaniem, bardzo dobry, chociaż niektórzy mówią, że Polacy są nierozsądni i nie, nie ubezpieczą się, nie zabezpieczą się, i będą, jak osiągną wiek emerytalny, stali przy śmietnikach. No ja wtedy odpowiadam, że Polacy nie są ani głupsi, ani mniej zapobiegliwi od Niemców. No wydaje mi się, że czasami są bardziej zapobiegliwi. Jeżeli ten system tam dobrze działa, to podyskutujmy, czy w Polsce nie można by było podobnych rozwiązań. To do początek lat 90., gdzie te przepisy były uwolnione, tam różne kwestie historyczne też były, ale jednak ten mały biznes bardzo prężnie w tamtym momencie się Rozwijał. Wracamy trochę do tych rozwiązań z tamtych lat? No, na razie to ja, ja proponuję dyskusję. Tak bardzo trudno było tą ustawę wprowadzić. No to, co ja teraz mówię, to ci niektórzy y, urzędnicy ZUS-u i, i inni to traktują jako kompletną herezję. No jak to? No, za, zawsze był obowiązek płacenia, a teraz go nie będzie. Ale bardzo ciekawa filozofia jest u nas w tym systemie. Ona jest, y, szczerze mówiąc, y, y, zupełnie nielogiczna i y, antyludzko. Y, bo ja znam takiego przedsiębiorcę z Białej Podlaskiej, który zamiast iść na zasiłek, został zwolniony z zakładu pracy, bo były te redukcje, zamykane były zakłady pracy i gdzieś tam ktoś mi podpowiedział, że można sobie pracę znaleźć w szalecie miejskim, wydzierżawić, bo jest pusty, miasto już nie chciało mieć kłopotu, no i on wziął ten szalet. Przez jakiś okres yy, było dużo gości ze wschodu. No i tam te przychody były bardzo takie no bardzo no tam pokazywał mi 2000, dwa 2,5 dwa tysiąca. No z tego mógł tą składkę zapłacić, ale później yy, ten ruch graniczny trochę osłabł, no i tej składki już zapłacić nie mógł. No ale musiał żyć. Więc yy, yy, przestał płacić zaczął się zadłużać. Ja jego pytałem, dlaczego on nie wyrejestruje tej działalności. No przecież nie, nie ma pan na składkę. On mówi, to co mogę, to płacę. Rzeczywiście, wszystkie należności, które mógł, płacił. No Na składkę nie miał za dużo, się. Zadłużył się tak mocno, że ZUS zaczął egzekwować te pieniądze z mieszkania, które, które były jego jedyną własnością, jaką się dorobił w naszym kraju. Po prostu chcieli go wyrzucić na bruk. No i pytam się kiedyś w dyskusji panelowej w Krynicy, kiedy byłem, taka dyskusja była jak z panem redaktorem, siedzi pani dyrektor ZUS, i pytam się, jaki interes ma polskie państwo, żeby tego człowieka wyrzucić z domu, sprzedać jego mieszkanie i zabrać te pieniądze na jego składki. A pani dyrektor mówi: Panie rzeczniku, bo już byłem rzecznikiem, przecież my musimy dbać o to, żeby ten ubezpieczony miał pieniądze na swoim koncie, bo jak on osiągnie 65 lat, to z czego my mu zapłacimy emeryturę? Co to jest logika tego tak. systemu. To są filozoficzne pewnie już rozważania, i dyskusje będą ciężkie. Ale wróćmy do tego małego zus -u. 200 tysięcy osób około uprawnionych. Na razie mamy informację, że to jest około. 100 tysięcy osób zgłoszonych pan interweniował, pisał listy do pana premiera z prośbą o rozwiązanie tego problemu. No, jest dzisiaj na 1630 98 tysięcy, bo ja bardzo dokładnie y, badam, ile jest, dlatego że uważam, że skoro jest y, tak dobra ustawa dla y, przy, tych małych przedsiębiorców, skoro y, jest to rzeczywisty sukces y, pana premiera Morawieckiego, no to że, żeby ten sukces zadziałał, a nie za, przejmują się w porażkę. No bo jeżeli ten krótki termin, ta wiedza o tym krótkim terminie nie dotarła do przedsiębiorców i ona rzeczywiście w pierwszym momencie to w zasadzie nikt o tym nie wiedział. Dopiero teraz, kiedy o tym zaczęła pisać prasa, kiedy zaczęła mówić telewizja, telewizja trwam już wielokrotnie o tym mówiła, nasz dziennik o tym pisał, więc zaczęło to dochodzić do ludzi, no i zaczynają tę rejestrację robić. Ale yy, gdyby na przykład się okazało, że z tych 200 tysięcy, tylko się zarejestruje 20 tysięcy, 10%, no to byłaby no, tragedia, no bo z sukcesu mamy porażkę, ludzie byliby bardzo rozczarowani. No dzisiaj mamy połowę, tak, czyli 100 tysięcy na 200 tysięcy. Jutro jest ostatni dzień, dlatego mój apel... Jeżeli ktoś y, ma obroty, które są mniejsze niż 30-krotność najniższego wynagrodzenia, tak mówiłem to 62 tysiące w ciągu roku, lub proporcjonalne do, na przykład prowadził działalność 2, 3, 2 miesiące trzeba prowadzić y, minimum, ale y, od dwóch lub więcej, potem ją zawiesił, to szybciutko, jutro, ostatni dzień, trzeba się zgłosić do ZUS-u i złożyć deklarację albo papierową. Albo przez e-płatnika, przez internet lub do swojej księgowej. Lepiej złożyć deklarację do jutra jakąkolwiek, jeśli się nie jest pewnym, czy, się, czy można uzyskać z tego te uprawnienia, czy nie, niż żadną. Dlatego że jeśli się złoży deklarację, a się nie będzie uprawnionym, to się wróci do tego systemu po prostu, bo ZUS na to zwróci uwagę, przeliczy i powie, że jednak to trzeba płacić według tych zasad, co się płaciło. Ale jeśli się nie złoży. To przypomnę, trzeba czekać cały jeden rok, żeby znowu wejść do, do tych niższych składek. Stąd mój apel do pana premiera, żeby rozważył, czy przypadkiem, no, żeby wszyscy mogli skorzystać z tej dobrej ustawy, nie, nie, nie zmienić tego terminu do końca miesiąca. No na razie odpowiedzi nie mam. Myślę, że tak samo jak ja sprawdzam, ile tych osób się rejestruje, no podobnie y, robi ministerstwo i pewnie jakaś decyzja zapadnie. Pojawiły się takie zapowiedzi m.in. ministra Sasina, że ZUS ma przymknąć oko na tych spóźnialskich o kilka dni. Że to znaczy taka... yy, można i taką metodę zastosować, prawda? No, yy, w zasadzie no, prawo nie, ma służyć ludziom, a nie przeciwko być yy, kierowane. No, yy, jeżeli, jeżeli każda metoda będzie dobra, yy, yy, która spowoduje, że ci, którzy są uprawnieni do niższej, yy, niższej składki, będą ją mogli zapłacić. Ja przypomnę, to te pieniądze yy, mogą posłużyć do szybszego rozwoju firmy, mogą posłużyć do zakupu jakichś środków trwałych których dzisiaj firmy nie stać. Może, może jakiś samochód, może jakaś, yy, jakiś komputer. Tak? No, yy, w momencie, kiedy pojawiają się pieniądze firmy, firma dostaje takiego, taki impuls rozwojowy. Więc yy, warto, żeby skorzystało z tego jeszcze na 200 tysięcy uprawnionych no, przynajmniej 180 tysięcy, yy, a najlepiej 200. Yy, Biuro Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców działa już kilka miesięcy. Z jakimi problemami zgłaszają się właśnie mali, i średni przedsiębiorcy do Pana? Jak przychodzą przedsiębiorcy do mnie, albo ja jeżdżę po Polsce, bo często, często jestem zapraszany, no to pierwszym właśnie problemem jest co? Ryczałtowy ZUS. To jest pierwsza podnoszona sprawa. Później to są skomplikowane przepisy. Bo rzeczywiście dla takiego małego przedsiębiorcy te zmiany ciągłe, które następują, wychodzą z Sejmu, no są nie do opanowania. No, niech nie będzie w stanie czytać codziennie te, 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 te uh, projekty ustaw czy ustawy już podpisane przez pana prezydenta, no, bo on musi się zarabiać na życie, a ponieważ jest mały, no to nawet pracownika nie ma, więc y, sam biega od y, tam rana do wieczora. Y, stąd też y, ta, ta funkcja rzecznika wynikająca z konstytucji biznesu. No, ja mam też oprócz. Y, interwencji, bo mogę interweniować, jeśli przedsiębiorca się poczuje skrzywdzony, że rażąco została naruszona konstytucja biznesu, może się zwrócić do, do mnie, wtedy ja mogę wejść do jego postępowania administracyjnego. No i mu pomóc. Oczywiście y, musi być to rażące y, i takie sprawy już spływ, spływają, no, ludzie y, y, są w różnym stopniu uważają, że, że są skrzywdzeni, nieraz są, nieraz nie są, no, bo my też musimy to sprawdzić. W Krakowie mamy wydział wstępnej analizy wniosków, to tam trafia grupa prawników prężnych, młodych tam sprawdza, czy to się nadaje, czy zgodnie z ustawą, czy właśnie jest rażące naruszenie. No i wtedy, jeżeli jest, to idzie tutaj do mnie i ja decyduję, czy wchodzimy do tego postępowania, czy, czy nie wchodzimy. Takim pierwszym sukcesem rzecznika to było z, zwrócenie się o ukaranie pani naczelnik z Bartoszyc, która przeprowadziła tą słynną prowokację żarówkową. I która złamała konstytucję biznesu bardzo mocno. W tym jedną z zasad konstytucji biznesu jest proporcjonalność nakładanych kar na przedsiębiorcę. A ona dwukrotnie się odwoływała od wyroku sądu w sprawie Błahej, gdzie ta żarówka kosztowała 10 zł. tak uszczuplenie było około 2 zł. Tak, przypomnijmy, że to była prowokacja urzędniczki, przyjechała tak. zmienić żarówkę do zamkniętego już. I wzięły na litość tego właściciela Mechanika. i właściciela, który polecił mechanikom, no to pomóż paniom. No i ten przedsiębiorca dwa razy był przez panią naczelnik ciągany po, po kolejnych instancjach sądowych i sądy stwierdzały, że no jest winien no bo nie zarejestrował, ale odstępuje od kary, no bo przecież to jest bardzo niska szkodliwość społeczna. Czy. No i tak rzeczywiście było i pani nie powinna po pierwszym razie, albo w ogóle nie kierować sprawy do sądu, znaczy przede wszystkim nie powinna takich prowokacji robić, no ale jak już zrobiła, no to nie powinna y, kierować do sądu, a już jak skierowała, bo tak bardzo chciała być y, urzędnicza, no to już po pierwszym wyroku sądu powinna sobie odpuścić, a ona tak ciągnęła, y, odwołała się raz i potem jeszcze raz. No i ja zawnioskowałem, że ponieważ złamała konstytucję biznesu, no to powinna zostać. Zostać ukarana, no i została odwołana. Więc poszedł taki sygnał do urzędników, że konstytucja biznesu jest na poważnie, że trzeba jednak zwracać uwagę na jej zasady. I zmienić chyba mentalność. I bo zmienić to jest mentalność. mentalność urzędników. Którzy In, ja... Tak, inne sprawy, które przychodzą, to są no, bardzo dużo spraw jest od przedsiębiorców, którzy zostali wplątani w karuzele VAT-owskie. To jest nieszczęście było dla polskich przedsiębiorców, bo w Przestępcy hasali, no w zasadzie mieli wolne ręce. No bardzo łatwo było te karuzelę przeprowadzać w poprzednich latach. No i w momencie, kiedy a to przypomnę, jest taki łańcuszek, że towar się sprzedaje między tak, kilkoma firmami. No i normalnie firma uczciwa kupiła towar, sprzedała towar. Miała towar w magazynie, ale miała pecha, że była w tym łańcuchu, no i VAT-u nie może odzyskać. I to są e, ogromne kwoty dla tych małych firm. E, myślimy teraz ze, ze, z naszym zespołem prawników, co zrobić, żeby znaleźć jakąś, jakieś lekarstwo na to. Sądy orzekają różnie, ponieważ e, urzędnicy e, stosują w swoich decyzjach uzasadnienie, powinien był wiedzieć. Także przedsiębiorca powinien był wiedzieć, no ale przedsiębiorca chociaż może bardzo wierzący i, i z Duchem Świętym mającym do czynienia codziennie, no ale ten Duch Święty nie mógł podpowiedzieć, że trzy transakcje wcześniej ktoś ukradł VAT i nie zapłacił, albo trzy transakcje po nim. W związku z tym, tak to ta, stwierdzenie powinien był wiedzieć, no jest ogromnie krzywdzące i niektóre sądy, większość jakby uznaje tą argumentację, no i koniec, no po, po firmie. Ktoś ma zapłacić milion złotych, znaczy nie, nie dostać zwrotu miliona złotych, mimo, że zapłacił ten milion złotych, no to w zasadzie ciężko się jest uratować. No i myślimy właśnie, co zrobić, żeby generalnie załatwić problem. Być może wystąpię do y, Naczelnego Sądu Administracyjnego w tym rozszerzonym, siedmiosobowym y, składzie. Mamy wyrok, Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w stosunku do przedsiębiorcy z Macedonii, że nie można stosować wobec e, takiego przedsiębiorcy tej, e, tego jak powinien był wiedzieć. No ale znowu jest problem, no bo to przedsiębiorca z Macedonii, u nas nie ma precedensów, no więc trzeba by było poczekać, aż ten Trybunał każdego e, skrzydzonego u nas Polaka weźmie pod swoje skrzydła, no to przecież to będzie tak długo trwało, że on nie przeżyje. I tu musimy postawić kropkę. To oznacza, że wiele pracy przed rzecznikiem małych i średnich przedsiębiorców. I myślę, że jest potrzebny, o tym świadczą te wnioski, które napływają lawinowo. Dziękuję. Gościem naszego programu dziś był Pan Paweł Adam, Ada, przepraszam, Adam Abramowicz, rzecznik małych i średnich przedsiębiorców. I to wszystko na dzisiaj. Życzę dobrej nocy z Panem Bogiem. Szczęść Bogiem.